szykuje się właśnie omlet. Często mi zadajecie pytania, jak go przygotowuję, co daje do środka, jakie składniki, dlaczego on tak fajnie wygląda. Także dzisiaj też postaram się w dzisiejszym vlogu pokazać Wam, jak ja go przygotowuję. Zazwyczaj robię go dzień wcześniej na wieczór, wkładam do lodówki, a rano tylko wyciągam i na patelnię i owoce świeże kroję. Ale dzisiaj, że wczoraj wróciłem bardzo późno, przygotowuję sobie go rano i Wam teraz też pokażę. Dobra, teraz jak mogliście zobaczyć, wbiłem białka jajżółtka, wrzucałem po prostu na śniadanie. Mam powiedzmy znikomą ilość tłuszczy, dlatego makro mi na to nie pozwala. I w tym celu używam też jajka sklepowe, tej najgorszej klasy, po prostu są tanie. A jeżeli spożywam żółtkami, no to tutaj korzystam z jajek wiejskich. Teraz tak, co nam będzie potrzebne do zrobienia tego omleta? Może od razu Wam będę pokazywał, jak będę wrzucał składniki. Tak plus minus około 160 gram białek jaj, mamy 150, czyli spoko. I teraz tak, wirki kokosowe około 10 gramów, żeby nie było, że kłamie, plus minus. Ok, kolejnym składnikiem jest mąka gryczana. Ostatnio staram się eliminować płatki owsiane, bo troszeczkę źle się po nich czuję, dlatego wrzuciłem teraz mąkę orkiszową i mąki. Bynajmniej w moim przypadku jest 100 gramów. O kurczę, trochę przesypałem. No, w sumie o 4 gramy, więc może być. No i teraz tak, ląduje odżywka białkowa. U mnie jest to 10 gramów. No i leci teraz jabłko i co najważniejsze, marchew. Tak, dokładnie, marchewka. Także ścieramy to teraz na tarce. Wszystko po prostu po to, aby ten omlet nie był taki suchy, bo jeżeli teraz w ten sposób go tylko zmiksujemy i rzucimy na patelnię, to się taki zrobi suchy w środku. I ja jeszcze dodatkowo, ale to zaraz zobaczycie, dodaję wodę gazowaną. Zwykła tutaj też się średnio sprawdzam, z mleka tak raczej nie korzystam do takiego omleta. Bynajmniej nie próbowałem jeszcze jogurtu tak samo, także woda gazowana, lecimy. No i marchwy mamy tutaj 30 gramów, jej nie wliczam w ogóle w bilans. Proporcje Wam podaję takie, które już mam bardziej obeznane, więc nie muszę tutaj żadnej liści w kalkulatorze, bo często z niego korzystam. Jabłka 50 gramów, mówię, żeby nie było suche, a resztę owoców już świeżych poleci na wierzch. No i jeszcze standardowo woda, ja ją leję od razu, bo już wiem, jakie to ciasto będzie, także lecimy. Okay. Jeszcze można dodać cynamon, właśnie cynamon też lubię, dlatego zaraz go tutaj wsypę. No i gotowe ciasto jest mniej więcej takiej konsystencji. Nie jest bardzo gęste, nie jest bardzo płynne. Takie w sam raz. Także teraz tym lecimy na patelnię i w międzyczasie będę kroił owoc. Jeżeli chodzi o składniki do omleta, jeszcze możemy dodać na przykład do środka kakao naturalne. Jednak ja jak dodaję odżywkę białkową, to po prostu kakao już nie daję, bo nie ma to w ogóle sensu, będą się gryzły tylko smaki. Tak samo na przykład aromat. Ja mam takie ze sklepu specjalne, na przykład kokosowy, o smaku piernika. Nie pamiętam, jaka to była firma, ale świetne są też, takie, żeby troszeczkę zmienić ten smak. No i co jeszcze? Na przykład banana do środka można dać, lub jakieś inne owoce, to już według gustów, ale warto je tam dodać, albo na przykład jakiś twaróg, żeby ten omlet po prostu nie był taki suchy, bo mąka go dosyć solidnie wysuszy podczas pieczenia. Z płatków owsianych raczej mi się wydaje, że zawsze wychodziłby właśnie miększy, pod warunkiem, że dzień wcześniej go zrobiłem. No jednak z mąki mówię, no trochę go suszy. Dobra, ja teraz się zabieram za szykowanie owoców na wierzch. Przyjąłem sobie, że spożywam ich 200 gramów na śniadanie,
I tak staram się po prostu dobierać. Jeżeli korzystam z banana, no to jest trochę mniej, bo banany są bardziej wysokokaloryczne. A jeżeli chodzi o takie rzeczy jak truskawki, jabłka, nie wiem, co jeszcze mam tutaj, na przykład arbuza, czy jakieś inne owoce, no to 200 gramów pakuję i nie liczę tego jakoś tak zbytnio później. No i tak wygląda omlet, jeszcze nie ubrany, jeżeli chodzi o, nie jest jakoś spalony ani nic, mega się fajnie piecze. Ok, no i teraz ubierzemy go trochę owocami. No i tak wygląda wersja końcowa, nawierz owoce. I teraz tak, jeżeli mi się zdarzy, że w środku wyjdzie dosyć suchy lub na przykład te owoce są troszeczkę kwaśne albo coś, wtedy dodatkowo korzystam z syropów zero, na przykład do smaku wiśni, karmela czy czekolada orzech, smakuje jak Monte. Chłopaki z WK zrobili świetną robotę, według mnie jeżeli chodzi o sosy zero kalorii, najlepszy wybór. Nie czuć tej chemii jak w innych firmach. Dlatego jeżeli wy chcecie sosy, polecam zdecydowanie te. Jeszcze zaraz wam pokażę, jak w środku wygląda omlecik. A jeszcze może powiem, można jeszcze posmarować na przykład dżemem na wierzch, jeżeli nie macie świeżych owoców. To jest dżem zrobiony z wiśni, z erytrytolem, bez żadnych dodatków, bez konserwantów. I uwierzcie mi, że taki dżem spokojnie wytrzymuje nawet spokojnie 4-5 tygodni i się nie zepsuje. Już testowałem nawet po otwarciu. Ale powiem wam szczerze, że ciężko mi tego omleta wsunąć. Naprawdę jest taka porcja, że z rana się troszeczkę z nim męczę. Solidnie ten okres masowy, mówię, początkowy, zawsze jest ciężki, bo tego jedzenia dochodzi. No też żołądek nawet jest troszeczkę skurczony i teraz ciężko go, że tak powiem, rozepchać. Dlatego mówię, no póki co, na przykład ze śniadaniem strasznie walczę. No ale dosłownie jak po zjedzeniu tego jakieś 2 godziny i po prostu jestem taki głodny, że mogę jeść dalej. No ale jeżeli chodzi o taką porcję na jeden posiłek, no dosyć jest solidna. Tak samo posiłek potreningowy, to są moje 2 największe. Też mi jest ciężko zjeść, ale to zapewne jeszcze zobaczycie. A teraz wcinam i uciekam jeszcze pewnie na jakieś zakupy, bo też jestem w domu, więc mam trochę więcej czasu. I może jeszcze do fryzjera skoczę, bo no, sami widzicie, chyba by wypadał. No i właśnie byłem u fotografa, u fryzjera. Niestety na zakupy teraz nie zdążę wskoczyć, bo trochę mi tam zeszło. Robiliśmy mały eksperyment, mi tam szybko włosy rosną, więc postanowiliśmy zaryzykować. Zobaczcie, nie wiem czy będzie widać. Taki mały wzorek, jak nie to później jeszcze pokażę. Ogólnie mówię, lubię eksperymenty. O, może tutaj będzie fajnie widać. Także trzeba eksperymentować w życiu. Teraz jadę na mieszkanie, na w sumie do domu, zrobić sobie jakiś posiłek przedtreningowy. No i potem jak będę jechał na siłownię, to sobie wjadę już na zakupy i na spokojnie wszystko porobię. Dobra, teraz lecę, bo jestem już tak mega głodny. Także widzimy się na mieszkaniu. I najszybsza wersja posiłku. Pokroiłem kurczaka dosłownie 2 minuty na patelnię z cebulą i czosnkiem. Tutaj się gotuje makaron dosłownie 10 minut, nawet niecałe 8. Także w 8 minut posiłek będzie gotowy. No i tak wygląda gotowy posiłek. Tutaj mamy 70 g makaronu ryżowego, kurczaka 150 g. Jak mogliście zobaczyć, piekłem go z cebulą i czosnkiem. Szczerze, od dziecka nie lubiłem cebuli, nie jadłem, mama mi nie mogła wcisnąć tego na siłę. Czosnek bardzo sporadycznie. Teraz zacząłem dodawać sobie najpierw do takich potraw, jak na przykład właśnie te warzywa na patelnię. I powiem wam, że ten posmak się zaczął robić coraz lepszy. I teraz na przykład kurczaka sobie zrobię. Już tak chyba robię od 2-3, no może od miesiąca. I powiem wam, że jest mega, mega naprawdę świetny smak daje ta cebula i ten czosnek. No ale to na przykład nie zmienia faktu, że cebuli na surowo
i tak bym nie zjadł. Po prostu nie strawiłbym, ale potrawa jest świetna. No i dalej jeszcze oliwki dodatkowo. O, tutaj jeszcze mam trochę, sobie na wierzch posypę. Jeżeli chodzi o oliwki, nie wliczam tutaj w żaden sposób. To jest jako taki mały dodatek. No i warzywa, tak plus minus, też nie wliczam, około 200 gramów. I wszystko jest zalane łyżką oliwy z oliwek. Tak się to wszystko prezentuje. Może jeszcze kilka słów odnośnie mojej suplementacji obecnej. Także przed treningiem, tutaj mamy przedtreningóweczkę. Do tego dochodzi jeszcze BCA, tak około 15 gramów. I tutaj w takim pojemniczku, tak dokładnie, to jest pojemniczek na mocz. Mega szczelny, polecam. Zawsze sobie sypę wcześniej, żeby nie nosić już tych pojemników. I tak samo leci 15 gramów BCA po treningu. Do tego jedna miarka kreatyny, to będzie około tak 10 gramów. I magnez, tak samo około 10 gramów. To jest taki mój miks potreningowy. A przed treningiem, tak jak mówię, przedtreningówka i BCA powder. Także lecimy. Za chwilkę uciekam na trening, a teraz sobie już szykuję taki mój posiłek, no w sumie węglowodany po treningu. Tutaj mamy truskaweczki, winogron, arbuza, banana, w sumie 250 gramów owoca. Teraz wrzucam to we folióweczkę i do zamrażarki. I jak przyjadę, to sobie zrobię takie zarąbiste lody, zmiksuję to z blenderem, a to wszystko zobaczycie, będą naprawdę kosa. I w ten sposób dostarczę węglowodany po treningu. Także lecimy na trening. No i przechodzimy do treningu barków. Jako pierwsze tutaj wykonałem wznosy szczęgielek na boki, takiej potrójnej serii łączonej ze wznosami szczęgielek do przodu. I jeszcze wyciskanie szczęgielek nad głowę. Tutaj, jak możecie zobaczyć, zrobiłem najpierw jedną rącz, później obu rącz. I to wszystko w 5 seriach, po 12 powtórzeń w każdym ćwiczeniu. Powiem Wam, że totalna kosa. Barki po prostu już zmasakrowane w pierwszym, jakby tutaj bym powiedział, ćwiczeniu, w pierwszym zestawie. Ale głównie ciężar, mówię, tutaj nie ma jakiegoś znaczenia, zobaczcie na technikę. Cały czas powolny ruch, kontrolowany. Jako drugie ćwiczenie poszło w nosy szczęgielek na boki, ale stojąc. I tuciem serii po 12 powtórzeń, to już powiem Wam, że jest totalna masakra. Tutaj robiłem bodajże ciężarkami 5-kilowymi, bo już nie byłem w stanie. I trzecie ćwiczenie miałem zrobić na maszynie Butterfly, jednak tam była niedostępna na siłowni. To zrobiłem odwodzenie linek w leżeniu tutaj na ławce skośnej z wykorzystaniem linek. No i jako kolejne na tył barków. No tutaj zaobdziłem sobie na początek za duży ciężar, bo tu tak samo poszła potrójnie seria łączona. Najpierw wyciskanie, najpierw odwodzenie ramion z szóstkami, potem drugim z piątkami, na koniec z dwójkami. Jeżeli chodzi o ten najmniejszy ciężar, tutaj się starałem robić takiego Spidermana, czyli bardziej do przodu, i później dobijałem na koniec. Tutaj można jeszcze fajnie zobaczyć. Tutaj już zrobiłem bardziej techniczny, mniejszy ciężar. O, i tutaj na początku troszeczkę niżej i teraz bardziej taki Spiderman. Zobaczcie, ręce bardziej do góry. Świetnie czułem tutaj barki. I tak samo 4 serie po 12 powtórzeń, totalna masakra. Jako kolejne śrubsy ze szczęgielkami. I tutaj tak samo 5 serii po 12 powtórzeń, takiej tej serii łączonej. Najpierw większy ciężar i bardziej odwodzenie do tyłu, później mniejszy ciężar i jeszcze dobicie też 12 powtórzeń. No i na koniec standardowo brzuch. W tym dniu akurat wykonałem wznosy nóg na drążku, jak możecie zobaczyć, powolny ruch. Nogi do samego drążka. No i standardowe lachy. Czyli dzisiaj bardziej taki trening brzucha z obciążeniem. Bardzo fajnie te ćwiczenia czuję, dlatego je wykonuję praktycznie na każdym treningu. No i po treningu mała nagroda. No i zabieram się teraz za swojego lodzika. Powiem Wam, że w sklepie nie jadłem jeszcze lepszego niż tego, który zrobiłem sam. Naprawdę jest mega. Jeżeli chcecie przepis, może tutaj podam, bo już nie nagrywałem, żeby nie marnować czasu, bo nagrywałem przepis, także tutaj link, jak chcecie, wbijajcie i róbcie, bo jest naprawdę kosa. Zobaczcie.
Także lecimy. No i ja właśnie szykuję tutaj małe nagranie dla Was. Dzisiaj będzie teścik sosów, 0 kalorii. Tutaj już sosy przygotowane. A to wszystko będzie już w oddzielnym materiale, bo zajmie to sporo czasu. Także taki teścik też się na dniach ukaże. Będziecie mogli zobaczyć, co ja co o nich myślę oraz jak tutaj smakowo wypadają, no i na które warto stawiać, a na które nie. No i mój kolejny posiłeczek. Często widzę, macie problem z posiłkami, na przykład, że nie jesteście w stanie zjeść czy coś, albo na przykład, że nie zdążyliście jednego posiłku gdzieś tam i później co zrobić. No ja mam na przykład właśnie dzisiaj taką sytuację. Mamy godzinkę już 6:30, a ja jem dopiero czwarty posiłek. Jeszcze mi w sumie zostały dwa. No i teraz kwestia, czy zjem, czy nie zjem. Powiem Wam, że w tym momencie jestem dosyć pełny. Zjem ten posiłek, no i zobaczymy. Jeżeli nie będę odczuwał głodu za jakieś na przykład 2 godziny, no to nie będę wciskał na siłę tych posiłków, tylko po prostu zjem jeden albo zjem jeden większy, no i po prostu pójdę spać, albo dwa mniejsze, ale kaloryczności na pewno ci nie dociągnę i nie będę tego na pewno robił na siłę, żeby nie wiem, na noc się najeść, napchać i spać. Także jeżeli macie taką sytuację i na przykład czujecie dzisiaj jakiś gorszy dzień, czyli organizm po prostu nie potrzebuje, czyli dostarczamy mniej, nie pchamy na siłę, nigdy na siłę. Także ja teraz wcinam swój skromny posiłeczek, a z Wami się już żegnam. No i miał być już koniec vlogu, ale powiem Wam, że pod wieczorem mi wyszedł taka kosa, że po prostu nie mogłem się tym nie podzielić z Wami. Także już Wam pokazuję, co sobie przygotowałem na podwieczorek. Bach, skromna jecznica, ale tutaj mamy tak, 100 g mięsa wieprzowo-wołowego, 25 g szynki parmeńskiej i 3 całe jaja. Powiem Wam, że totalna kosa, jeżeli chodzi o smak. No i teraz już z czystym sumieniem mogę się z Wami pożegnać. Do następnego.